Übrigens, im Prime, das ist kein Notchenkskrieg, Minecraft Spider-Man. Pip! Spider-Man! Tak, kein Notchenk Spider-Mana. Dziś, tak też widzicie. Gramy sobie. Muszę to sobie ściszyć. Bo długo chciałem mnie pytać, czemu. Wrócimy do głównej misji. Odblokowałem stój. Dodatkowy w poprzednim odcinku, tym takim, wiecie, urywki. No. Te DLC już będzie zaraz skończone. O, Oskorp. To jest przy budynku Oskorp chyba. Mamy też owy strój, więc jest git. No i J. John Jameson za co nie w momencie. Felicio, musimy pogadać. O, tęskniłam za tym. Ale muszę lecieć. Nie szkodliwiła mi wyrzutnia sieci. Muszę to zrobić w klasyczny sposób. Daj spokój, chcę ci pomóc. To się odcie. Jeśli Hammerhead ma twojego syna, nie dasz rady sama. Dlaczego nie? Dotąd radziłam sobie sam. Przedtem miała inny głos. Dlaczego mi nie ufasz? Pracowaliśmy już razem. Sam sobie odpowiedziałeś, nie sądzisz? Felicio, dlaczego nie poprosiłaś o pomoc? Tylko mój i dam sobie radę. Może dla mnie to żaden problem. Chyba, że mówisz o wojnie gangów. O, akurat duży problem. Au. Co jest, on bez jaj. Au, flashbang. Pomogę ci powstrzymać Hammerheada! Jak? Bez zabijania i łamania prawa? Po twojemu się nie da. Felicio, twój syn, muszę wiedzieć, czy jest... To mój syn. Uratuję go. Scena Spider-Mana 2? Fajnie by było. O, tekst Kapitana Ameryki. Chyba muszę się bardziej postarać. Muszę się bliżyć. Skąd ona ma jakieś sieci łot? Co? No, aha, klikam E w tej. Czemu nie mogę sieci używać? No, klikam E, F, wszystko. Nie czaję. Będziemy strzelać? Ła. Bo próbujecie spowolnić. Kurw.
Pięknie. No nieźle. Przecież właśnie rozmawiamy. Wiem, co jest na tych skradzionych dyskach. No proszę, silny i mądry. Hammerhead nie może ich dostać. Gdy będzie miał czego chce, chłopak nie będzie potrzebny. Daj sobie pomóc. Na przykład jak? Zajmij go, a my znajdziemy twojego syna. Tęskniłam. Miło znowu być razem. Nic z tych rzeczy. Szkoda. Okej, mogę to przedłużyć o kilka dni. Słuchaj, twój syn... Czy ja jestem... No wiesz... Później. Najpierw go znajdźmy. A o reszcie... Pogadamy potem. Super, to jeszcze nie koniec. To co mam teraz zrobić? Kici, kici. To jest koniec misji, czy jak? Złapały się? Tak, ma przeciągnąć sprawę, a my poszukamy jej syna. Powiedziała ci, czy... Niestety. Oczywiście. Jesteś pewny, że nie ściemnia? Znam ją. Nie pracowałaby dla Hammerheada, gdyby nie musiała. Okej. No nic. Sprawdzę tam tą rejestrację. Czemu jest taka ciulowa grafika? Zaczynam opadać z sił. Pora coś wstrzymać. Pizza u Ediego. Eddie, Spider-Man. Spidey, zgłodniałeś? Zgadza się. Zrobisz dla mnie pepperoni, jak zwykle? Robi się. Z dostawą na dach? Poproszę. Tam, gdzie ostatnio. Daj mi chwilę, odezwę się do ciebie. Pewnie Upper West Side. Jak to mówił... Zdążę się trochę rozejrzeć po mieście. Jak to mówił ten... What? Jak to mówił Andrew Garfield? Wieżowiec Avengers. To nie wiem, co to jest. W sumie wszystko jest... End gotowe, brakuje mi wysłań i pas. Tego. Wszystko na 100% misje. Następne kolekcje. No co, tyle mam rzeczy. Tak, tyle. No to miałem więcej. To jest jakieś skończone. Gazety. No, testy. Nurek? Nurkuj przez... Stać się... To nikt nowy. Są, był Vulture, Taskmaster i Black, teraz są weszły. Nie no, nic już więcej nie... nie to... Idziemy ponurkować, co? O, Miles. O co chciałeś zapytać? Hej, Peter. Chodzi o to, ale wiesz, to nic takiego. Wiem, że jesteś strasznie zajęty. Tak się tylko zastanawiałem, czy nie moglibyśmy kiedyś zacząć trenować? Trenować? Tak, chodzi o same podstawy. Zwiczaj... Sorry. Nurek.
Miles, masz 15 lat. Musisz skupić się na szkole. To wiele ważniejsze od... Ej, tyle ile ja. I setki razy otarłem się o śmierć. Nie mogę pozwolić, żeby ciebie też to spotkało. Okej, tak, rozumiem. Do następnego. O rany, co ja zrobię z tym dzieciakiem? No ciekawe, o. Lecimy do wieżowca Oscorp. Teraz cały czas jesteśmy przy wieżowcu Avengers. Deep Rock. Ciekawe, czy jest tu McDonald's. Chciałbym na pewno jakąś misję w nim. Tam już dobrze, nasza pizka. O, Jason Jameson jako dziecko. Pięknie. Śmiesznie co to wygląda, nie? Kocham cię. Ale teraz muszę cię zniszczyć. A mam paznokć. Mogliby pokazać, jak chce wpieprzamy pizzę, nie? Halo? Sprawdziłam tamtą rejestrację. No bez kitu. Ja to... O Boże. Fuck, jeszcze herbatę wydałem. Trochę się tu rozejrzę. Trochę, no, MJ. Znając ciebie, to. Rozejrzeć się. Wiadomo. Czy chłopak tu jest? Tak, wyprowadzić go. A jeśli wygląda, to wyjdę. Przestań, MJ. Cicho. Cicho wygląda tak, Peter. Masz. Przydałaby mu się drzemka. Hammerhead ma nowe hobby. Mam to. Stój, pomóż mi z tym. Jest cięższy od twojej starej. Piloci, nie mogę tego podnieść. Cięższy od twojej starej. Hej, Mikey, pomożesz mi? Stój, cierpi na przewlekłą ciepłowatość. Te historie o tym
maski. Chyba fałszywej. Ani śladu chłopaka. Ta sytuacja z ojcostwem jest taka dziwna. Nie wyobrażam sobie, jak Pete się czuje. Byłby dobrym ojcem. Powinnam zrobić mu zdjęcie. Może się przydać, jak coś się sknąć. Może mój kontakt w policji go zidentyfikuje. Cały dzień z tym telefonem. Wracaj do roboty. Koniec obijania się. Bez pańskiego laptop. Świetna okazja. List przewozowy może prowadzić do centrum dystrybucji. Dawaj, dawaj. Cholera jasna. O-o. Dobra, powiem chłopaku. Rodzina Costa sprawia kłopoty. Wygląda na to, że chcą wojny. Musimy się zastanowić, co z tym zrobić. Pełna czujność. Jak ktoś tu wtargnie, nie ryzykujcie. Zabijcie. Okej, mam dane firmy transportowej. Może powiedzą nam, gdzie przetrzymują dzieciaka. Później to przejrzę. Teraz muszę stąd spadać. Po cichu. Dej! To prawda, że Hammerhead przeżył postrzał w głowę? No pewnie. Wydłuł pocisk prosto w plach. Ale bajzer! Kto to podczął tam? Ty? Ja? A może ty? A może nie? Nadużyłam ich gościnności. Lepiej się ulotnie. I to szybko. Nie, ty wiesz. Dobra, panowie, chodźcie. Musimy pogadać. Myślisz, że Costa ma jakieś problemy? Naprawdę niewiele brakowało. Nie! Sorry. Co ty tu robisz? I dlaczego pachniesz pizzą? Bo właśnie jadłem pizzę. Wiesz, jak ty sobie ucztowałeś. Ja zbierałam dowody i szukałam porwanego dziecka. Starałem się jeść jak najszybciej. Muszę sprawdzić parę rzeczy. Zadzwonię. Na przyszłość. Żadnych fikołków po dużej wybroni. I tak też w sumie zrobimy. Dobra robota. I tak, oto lecę jak głupi. No, się to mówiłem. Więc kogo poglądamy? Stary kumpel dał mi cel. Hammerhead trzyma coś niezwykle cennego w tamtym biurze nad barem. Sporo jest tam. Jeśli wpadnę, mój syn zginie. Odciągnę ich, a ty się śliźniesz. Mój bohater. No i idź. Proszę. Spidey, robimy to, co uwielbiam. Rozpierdol. Dalej.
tego. O kur... Boże, jaki on miał głos, jakby ktoś kurde się dograł tak o 3 w nocy, tak przypadkiem do głosu, nie? Mi się dograł. O, dubbingował. Taki koniec zabawy. Au! Au, 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 au! Ła, a, au! Łatwo. On wygląda jak Mateusz Socha. Real. O, ale kombo. Wina. Wiesz, gdzie jest ten sejf? Nie, ale jesteśmy blisko. To na pewno tam trzyma mojego syna. Tak, skoro o nim mowa, chyba powinniśmy pogadać. Nie tęskniesz za tym? Za czym? Za obrywaniem, kiedy ty kradniesz? Próbowałam się nawrócić. Na jakiś czas rzuciłam kradzieże i włamania. W weekendy nosiłam nawet dresy. Myślałem o tobie. Pewnie było ciężko. Zwłaszcza z dzieckiem. Muszę wejść głębiej, żeby go znaleźć. Chcę ci pomóc. Jeśli mamy razem pracować... Niektóre rzeczy lepiej robię sama. Zadzwonię, jeśli będę cię potrzebować. Jak tam fabuła? Hej, MJ. Znalazłaś coś na tym laptopie? Odszyfrowuję dane. Niedługo skończę. Super. Tymczasem mamy inny trop. Hammerhead chyba trzyma jej syna w sejfie. Ale nie wiemy, gdzie on jest. Kiedy odkoduję pliki, połączymy moją czekoladę z twoim masłem orzechowym. Co? Tylko żadnych sprośnych żartów. Trudno się oprzeć, ale... O Boże. Dzięki, MJ. Daj znać, jak coś znajdziesz. Okej, mam trochę wolnego czasu. Zobaczmy, co się dzieje na mieście. Co ja mam ulepszyć? Gdzie?
Nic już nie ma. Myślałem o tym, co mówiłeś. Masz rację, muszę się teraz skupić na szkole. Cieszę się. Ale nie chcę się zasiedzieć, więc poszedłem na trening koszykówki. Dobry pomysł, nie? Tak, tylko uważaj, twoja gra musi być wiarygodna. Nie rób niczego zbyt efekciarskiego. Ale co? No oczywiście, że nie możesz robić wsadów. A, kumam. No tak. Miles? Tylko raz, a gość mnie prowokował. Wyszło świetnie, szkoda, że tego nie widziałeś. Miles! Więcej tego nie zrobię, obiecuję. Jak tylko zgodzisz się mnie trenować. Ach, muszę to przemyśleć. Spoko, super. Dobra, czas na pracę domową. Laptop. Pamiętasz ten wielki safe, o którym wcześniej wspominałeś? Udało mi się ustalić, że ma trafić do stoczni nieopodal Hell's Kitchen. Tam pewnie znajdę chłopca. Dzięki, MJ. Zadzwonię do Felicji. O tej porze to tylko szybki numerek albo informacje. Chyba znalazłem twoje dziewczyna. Wysyłam adres. Spotkajmy się na miejscu. Jakie pomocy? O, skup. Tu walczyłem z Elektro i Vulturem, ale nostalgia. Myślę, że to on chyba sprosił. A tu chyba z Rhino jako Miles. Znaczy. Roman Sidło. Będzie zagrożone. Musimy to zrobić cicho. Dużo tych strażników. Łatwo nie będzie. Olo, nie widziałem go. Faktycznie łatwo nie będzie. Spidey, uspokój się. Nie, nie chciałem kliknąć F. Nie chciałem. Dobra, to zrobię w następnym odcinku.